Witajcie drodzy moi widzowie, tutaj wstawiłem na fajną taką zupę, będę gotował, fajna profesjonalna zupa, o, tu dzisiaj taką fajną zupę, taką warzywną, fajna kalafiorowa, taka zupa, będę gotował, fajna profesjonalna, taka o zupa, no, dzisiaj taką fajną zupę warzywną dzisiaj gotuję, no ponieważ tutaj mamy, tutaj już dałem takie różne przeprawy tutaj do garka i teraz właśnie będę gotował taka zupa warzywna, no jest, będzie to taka zupka fajna warzywna, taka bardziej warzywna będzie zupa. No, tam powiedzmy na zimę, no, bo takie trzeba warzywa jeść, no. Tak jak wam powiedziałem, teraz taka fajną zupę gotuję, ponieważ chcieliście, tam pytaliście siebie, czy coś tam, żebym coś tam może o gotowaniu, ponieważ ja sobie tak robię tam taką zupę, tutaj już takie wstępnie dałem takie już przyprawy, tutaj fajnie się już gotują i za chwilę tu właśnie będą właśnie te właśnie będę dawał, o, takie właśnie warzywa z kalafiorem, groszek, marchewka. To są zdrowe. Teraz się trzeba zdrowio, trzeba się zdrowo odżywiać. Fajne, profesjonalne. Teraz tak zimową porą to trzeba jeść. No, bo wiadomo. Dużo witamin jest. Dużo witamin i warto jeść. No. No. To jest taka czypyszna zupa, bo ja już co nieco jadłem. I teraz właśnie postanowiłem, że coś tam fajnie, takiego się fajnego coś zrobi. No, wiadomo, no, to jest taka prosta zupa do zrobienia i bardziej taka, można sobie zjeść i fajnie, no. No, coś tam, i zaraz jeszcze coś tam tu mam. No, tu fajnie się gotuje. Chciałem wam powiedzieć, że druga kwestia jest taka, że bardziej na razie to się musi tam jeszcze trochę mięso ugotować, wiadomo, nie, bo przecież tak od razu nie mogę wrzucić tych właśnie tych warzyw, bo wiadomo, tych z torebki od razu nie mogę wrzucić. Jak się nie tak dawno wrzuciłem właśnie to mięso. Jak już się to mięso już tak ugotuje, bardziej się już tak zacznie bardziej gotować, to już wtedy mogę wrzucić tam tą paczkę z tymi warzywami, no. Tam jest już dwa w jednym, w tej paczce, co wam pokazywałem. I to będzie taka zupa fajna, profesjonalna i będzie smaczna, no, ponieważ tutaj się dopiero zaczęło gotować, nie tak dawno, tutaj fajnie. I teraz właśnie tutaj właśnie biorę pokryweczkę. O. Zakrywamy. Pach. Gotuje się. Co najmniej tak trochę musi się to podgotować, bo tak, no wiadomo, no nie tak dawno to wstawiłem, no, no to trochę na to czasu trzeba, nie? Bo to przecież surowe nie będę jadł, nie? No. A warto zjeść taką zupę, taką fajną, typowo taką z warzywami, no, bo teraz dużo witamin właśnie trzeba na tą zimową porą, no. Także mówię, no, ja wam pokażę to, jak będę wsypywał te właśnie te warzywka do garka i o, to się będzie fajnie tak gotować, ta zupa, bo to i będzie taka fajna, rozmaita. Fajnie będzie profesjonalnie się gotować, no. O. Wszystkie tu są fajne w tej paczce składniki. Bardzo dobra rzecz. No.
Teraz takie coś ja sobie kupuję i teraz takie coś sobie tego jem. No, to jest takie fajne z warzywami. To jest wszystko dużo. Trochę tego jest taka cebulka, kalafiorek, jest ten groszek, marcheweczka. To są zdrowe witaminy. Druga jest sprawa, że rzecz jest taka, że co nieco się tu jeszcze tego jeszcze podgotowuje. I kwestia jest taka, że wam pokażę jeszcze coś ciekawą rzecz, jak już będzie to właśnie tak, właśnie te warzywa się będą gotować. No. Ponieważ ja wszystko potrafię, ja jestem dobrą osobą, zaradną. Ja tam po prostu, ja tam nie potrzebuję jakiś tam, żeby ktoś mi coś tam pomagał, czy coś. Ja sobie sam radę daję. Tu potrafię sobie sam coś zrobić i tyle, no. Zobaczycie, jak już się będą te gotować, te właśnie warzywa, nie? No. Bo tutaj te właśnie, te przyprawy są. Przyprawy są, wszystko jest dodane, tylko dodać właśnie te właśnie warzywka, te warzywa z paczki, no. O. Teraz tu te warzywa tu dałem. Te właśnie warzywa dałem. To jest cały zestaw warzyw i tu jest dużo witamin. To właśnie tu wsypałem. Te warzywka. Tu, o. O, już są wsypane. Z tej paczki. I teraz się fajnie gotuje. No. Teraz się fajnie to gotuje. I zupa. No. I zupa będzie potem gotowa. Fajna taka warzywna. Z kalafiorem, z marchewką. Fajna, będzie przepyszna. Teraz pomieszamy. Niech się te warzywa gotują. Fajnie. O. Niech się fajnie mieszają. O. Tutaj fajna, tutaj wychodzi. Fajna zupa. O. Takie fajna, profesjonalna, dobra zupa. No i tak zakrywamy pokrywką i niech się gotuje. Co z jakiś czas ta zupa będzie ona będzie dochodzić i będzie za jakąś godzinę będzie gotowa ta zupa. No, bo to wiadomo, no, szybko się ugotuje zupę. To jest proste zrobić, no. No. Tu jest tego już ta pokryweczka nałożona, fajnie. Zupa będzie fajna, profesjonalna, taka fajna warzywna będzie. No, to taka bardziej typowo na zimę, taka zupa z warzywami. Za jakiś czas mnie zobaczycie, to właśnie. Teraz właśnie będę, właśnie zobaczycie mnie na drugim filmie, będziecie mnie widzieć w drugim filmie. Będę sobie jeździł limuzyną, fajnie i będę sobie fajnie, będą fajne, profesjonalne, będzie teledysk, no. Ponieważ zobaczycie mnie, jak powiedzmy, ja sobie będę jeździł limuzyną w Toruniu i kto by chciał tam zobaczyć ten teledysk. Teledysk będzie się nazywał Słodka Baby, no. Ponieważ ten teledysk będzie już będzie nagrany w nowym miesiącu, ale jeszcze nie powiem, ponieważ którego, ale jeśli ktoś by chciał się tam dowiedzieć, to ponieważ możecie się tam mnie zapytać, jeśli ktoś by chciał tam wiedzieć,
dowiedzieć się ode mnie te konkretne informacje, to ja wam mogę powiedzieć coś telefonicznie. Bo tak, to inaczej nie. No, ponieważ ja będę jeździł sobie limuzyną, jest kilka rodzajów tych limuzynów. Będę jeździł fajną limuzyną. Taka limuzyna kosztuje, taka przejażdżka kosztuje 1000 zł. A ja jadę jako, ja jadę sobie, będę jeździł fajną limuzyną. Zobaczycie. Pierwszy raz będę w życiu jechał taką limuzyną. No. W środku pokażę wam, jak będę wsiadał. Wszystko to wam pokażę na nowy miesiąc. Bo teraz to nie pokażę, bo ja teraz się właśnie będę do nowego tego, właśnie w tym miesiącu będę się szykował do nowego teledysku, żeby być na ten nowy miesiąc. Żeby być na ten nowy miesiąc. No. Co prawda, lubię sobie podróżować, lubię sobie tak o gdzieś tak różne ciekawostki zwiedzać i gdzieś tam gdzieś pojechać. Lubię, bo to fajna taka dla mnie jest radość. No, ja tam się potrafię zachować, pogadać co i jak, z kimś tam go porozmawiać można i tak go fajnie będzie, no. Fajnie będzie profesjonalnie. Elegancko, no. Ta limuzyna tam jest fajna, profesjonalna i tylko na mnie czeka na ten fajny teledysk. Słodka baby będzie, no. No. A teraz ja tu taką fajną zupę gotuję, bo ponieważ teraz jeszcze się ta zupa gotuje, ponieważ ona za jakiś czas będzie gotowa. Także mówię, no. Będzie wszystko okej, ja po prostu będę się starał różne takie teledyski nagrywać, ponieważ będzie kilka tam utworów, takie różne będą, no. Co prawda jest taka kwestia, że jeszcze coś tam się, co nieco tam będzie fajne, takie coś, że będzie tam kilka takich fajnych teledysków, no. Także mówię, no, będzie kilka tam teledysków i coś tam wam jeszcze pokażę, ale fajnie będzie z tą limuzyną. To mi się podoba. Co prawda jeszcze się zupa gotuje, tak jak widzimy, ale jeszcze tutaj sprawdzamy. O. Zupa fajnie się gotuje, fajna zupka będzie fajna, warzywna, profesjonalna i będzie można sobie ją coś fajnie zjeść. No, jeszcze się gotuje co nieco, jeszcze są warzywa twarde. Wiadomo, tego się nie można zjeść surowego, bo to wiadomo, nie? To musi być ugotowane. No, jeszcze tu, ponieważ tu trzeba dać takiego fajnego liścia, żeby się ta zupa rozwijała. O, trzeba dać tu fajne dwa listki. O, fajnego liścia dałem, żeby ta zupa fajnie smaku żeby po prostu ta zupka fajna miała smak. Ta warzywa. To taka warzywna zupa, żeby miała smak, ponieważ do tego trzeba dawać. Kwestia jest taka, że do takiej zupy trzeba dawać takich właśnie takich liści i takiego wszystkiego, żeby to miało po prostu smak. Ta zupa fajnie się gotuje. Ola już się fajnie tego rozwija. O. O, fajnie się rozwija i. Jeszcze się musi gotować. Jeszcze to troszeczkę jeszcze twarde, ale za jakąś tam gdzieś tak za 20 za godzinkę już będzie gotowa.
Bo to musi się jeszcze podgotować. No. No. Fajna. Fajnie się tu zupa gotuje. Teraz spróbowałem. Smak jest idealny. Zupa jest przepyszna. Po prostu już taki smak jest fajny. Rewelacyjny, fajny, przepyszny. Taka fajna warzywna zupa. Teraz spróbowałem, to już zupa fajna jest. Smak jest dobry. I teraz już taką fajną zupę sobie taką fajną naszykowałem już na obiad. Wiadomo, z dziewczyną mogę sobie zjeść taką zupę. Fajną ugotowałem, dziewczyna będzie szczęśliwa. I już. Wiadomo, no ja coś co nieco umiem gotować. Wiadomo, no wszystko tak patrzę sobie z książki. Co i jak i zawsze tak se po trochu robię. Żeby coś takiego było konkretnego, fajnego. No. Także zupka już fajnego smaku nabiera i za jakiś czas będzie gotowa. Mięso będzie miękkie, warzywa będą miękkie i już będzie można wyłączać gaz i tyle. No. Zupka się fajnie gotuje. O, tu jest wszystkiego dodane. Ziemniaków jest dodane i zupa się fajnie gotuje. Zupa będzie przepyszna. Jest dużo ziemniaków i jest wszystkich składników dodane. O, co nieco powiem wam tak. Zupa jest przepyszna, fajna. Zupka jest fajna, ugotowana. Za chwilę będę zupkę fajną kosztował. Przed chwilą właśnie próbowałem. Zupa już będzie ok. Już będzie gotowa. No i za chwilę. No już na obiad mam taką zupę. Już na obiad mam taką zupę. I teraz wyłączam gaz i pach i wyłączam gaz i już zupa jest gotowa, fajna, profesjonalna, jest przepyszna. Przed chwilą właśnie próbowałem, dodałem wszystkich składników, ziemniaki, warzywa, jest mięsko, fajnie, przyprawy dodałem, jest zupa rewelacyjna. Także to tyle. Zapraszamy do kolejnego mojego filmu.